Kontrakt terytorialny dla województwa mazowieckiego w kształcie proponowanym przez zarząd województwa jest bardzo niekorzystny dla Radomia, ocenia prezydent Andrzej Kosztowniak. Jego twórcy skupili się na zaspokojeniu potrzeb Warszawy, w pewnym stopniu Płocka i Modlina, całkowicie skazując na niebyt pozostałą część województwa. A następna perspektywa unijna będzie dla wielu miast być albo nie być. Ta perspektywa zdecyduje, szanowni państwo, o najbliższych kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu latach, realnie w rozwoju społeczno-gospodarczym i wszystkim, co jest związane z ziemią radomską. Rzadko używam tak górnolotnych słów, ale myślę, że dzisiaj realnie, szanowni państwo, walczymy, czy też przystępujemy do gry o przyszłość naszych dzieci, czy też wnuków. Kontrakt terytorialny ma być rodzajem umowy między rządem i samorządami poszczególnych województw. Teoretycznie miał pozwolić na lepszą koordynację działań obu tych szczebli oraz dopasowanie finansowania inwestycji do specyficznych potrzeb i mocnych stron każdego regionu. Inwestycje wpisane do kontraktu na czołowych pozycjach otrzymają dofinansowanie z budżetu państwa i Unii Europejskiej, a jest to wobec ich pokaźnych kosztów niezbędny warunek, aby mogły być zrealizowane. Formułowaniem kontraktu dla Mazowsza wartego ponad 3 miliardy euro zajmuje się Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego. Swoje propozycje do kontraktu terytorialnego Radom zgłosił w styczniu tego roku. To 11 inwestycji o charakterze kluczowym. W ostatnich dniach Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego przedstawiło projekt kontraktu. Radomskie propozycje zostały w nim praktycznie pominięte. Na próżno jest, szanowni państwo, szukać inwestycji związanych z ziemią radomską. Zaproponowane zapisy kontraktu oznaczają, że rozwój Radomia zostanie dramatycznie wstrzymany. Odcięcie od finansowania zewnętrznego i skierowanie całego strumienia środków na Warszawę pogłębi i tak już bardzo znaczny rozdźwięk między nami a stolicą. Jeżeli dokonujemy analizy choćby kontraktu terytorialnego, około 80, a może nawet ponad 80%, w zależności od tego, w jakim obszarze choćby transportowym mówimy, to pieniądze, szanowni państwo, trafią do miasta stołecznego Warszawy, ewentualnie do wianuszka wokół Warszawy, tudzież Modlina, ewentualnie Płocka. Prezydent Andrzej Kosztowniak zamierza zmobilizować wszystkie siły, aby do tego nie dopuścić. Zaproponuję formułę okrągłego stołu, szanowni państwo, z udziałem i poproszę o to, aby władze województwa mazowieckiego siadły z nami jako regionem radomskim do dyskusji, ale też gorąco poproszę o to, aby w takim spotkaniu wziął również przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, bo nie możemy pomijać bardzo ważnego problemu i to nie jest problem tylko i wyłącznie samego Mazowsza, ale też problem ogólnopolski, gdzie tworzymy enklawy bogactwa i tworzymy też enklawy biedy. Jeszcze wcześniej prezydent Radomia chce spotkać się z lokalnym środowiskiem naukowym, biznesowym, parlamentarzystami i samorządowcami, aby utworzyć wspólny front walki o zagrożoną przyszłość Radomia.